proszę Państwa, kiedyś w takim filmie o ciekawostkach Ameryki był przedstawiony taki niestary jeszcze facet, który lubował się w zabijaniu ludzi i nawet ćwiczył rzutkami do oczodołów swojej matki, której czaszkę też wypatroszył wcześniej. IQ miał gdzieś ponad 160 i później dostał chyba ponad 800 lat w sumie od siatki, więc składał w więzieniu szczotki do zamiatania, czyli jak z tego widać, inwencja ludzka nie ma granic. No ale również i to, że nawet i z takiego można jakąś działalność prospołeczną uzyskać. Myślę, że nawet największy kryminalista ma szansę na jakąś tam resocjalizację, czy przynajmniej częściowego odpokutowania win. Więc dla tych, co nas niszczą 23 lat, też można by jakieś kazamaty, sadzenie ryżu, czy kamieniołomy, albo roboty publiczne w łańcuchach na nogach. A odstrzał to w ostateczności dopiero przy próbie ucieczki, ja bym proponował. Bo uważam, że nawet morderca ma prawo po odsiadce do założenia chociażby rodziny, prawda, i jakiegoś normalnego życia. No bo proszę Państwa, ktoś w gangu młodocianym, czy w mafii gdzieś tam wykonał jakieś zlecenie, zabił sklepikarza przy zdobywaniu narkotyków, czy żona męża zabiła w afekcie i co? No, po 15 latach wyjdzie i chyba ma prawo do życia. To tak odnośnie, bo ja czasami idę na skróty i mówię o tym właśnie, że dobrze byłoby, jakby oni wisieli na latarniach, ci biskupi i tu ze swoją ekipą. No oczywiście, ale to tam ja powiedziałem, że nikt to się nawet nie ma co przejmować, bo on sobie się sam na siebie targnie, bo nie będzie miał wyjścia i chyba ci najbliżsi jemu, więc no, nie ma się tam co bardzo nimi przejmować. Bo, proszę Państwa, no w drugą stronę, no niektórzy twierdzą na przykład, że w ogóle życie się człowiek to pomyłka genetyczna i tu się nawet cytuje niczego. Lubię człowieka, ale czasami każdego ponosi i nawet tego filozofa też. Bo, proszę Państwa, mimo wszystko to człowiek jest najszlachetniejszym gatunkiem na Ziemi, powinien się cenić, wspierać i rozwijać, a nie gnębić. No, a że jest inaczej, no to czyja to jest wina? No tak, co, słoni lasów tropikalnych, czy plam na słońcu? No tak zastanówmy się. Więc tu trzeba na spokojnie jakby takie sobie podstawowe pytania postawić i na nie odpowiedzieć. Czym jest człowiek, dlaczego siebie nie szanuje, mimo że jest istotą społecznościową nawet. I tylko tu się może kształtować w grupie i co tu przeszkadza, i jaki jest przyczyna tego, że on się zagubia w tym, zamiast się przy tym skupiać, prawda? Więc dlaczego nawet osoby wydawałoby się inteligentne, czy nieprzeciętnie jakieś, no niektórzy mówią nawet wartościowe, wyśmiewają działania prospołeczne. I to jest właśnie klucz problemu rodzaju ludzkiego. To co ja mówię, to w skrócie, no taka jest prawda, no my jakby działamy jako jedyni chyba w przyrodzie przeciwko swojemu gatunkowi. Więc najkrótsza odpowiedź jest taka, że jeśli wybrańcy się gubią, to ty to napraw. No. Zacznij od dołu, od spraw podstawowych. Bo w zasadzie w naszym życiu społecznym, czy nawet globalnym, to jest socjotechnika realizowana przez socjopatów, którzy przejęli władzę w całym świecie tak naprawdę. A czy może być taka struktura, gdzie nie tylko łotry rządzą? Oczywiście i tak było nieraz w historii. A czy gromadność, to co ja proponuję, może być silna i rozwojowa? Może i jest. Choćby islam i sina, co ja mówiłem, że nie musi być lichwy, żeby był jakiś rozwój, czy popęd, załóżmy, inicjatywny jakiś. Nie musi być wojna, zniewolenie, upodlenie, żeby ludzie parli do jakichś, no, wyprzedzali, chcieli być lepsi, wynalazki jakieś robić, inwentyczni i tak dalej. Bo czym jest tak naprawdę ta socjopatyczna socjotechnika, która króluje w dzisiejszym świecie? No bo proszę Państwa, to w zasadzie to są bajki drdymały, sprytnie ubrane tak naprawdę. A czy ta bajka może być niebezpieczna? No może i jest, jeśli się w nią wierzy. Bo tak naprawdę to ta umiejętność plotkowania to jest cała żydowszczyzna tak naprawdę.
i podsycanie nastrojów, i granie na emocje. Bo proszę Państwa, gdyby człowiek był taki jakby z innego świata i ktoś mu zaczął opowiadać te bzdury zawarte w Biblii, no kto by w to uwierzył? No nikt, no przecież proste, no bo dla normalnego, inteligentnego człowieka to jest nie do przyjęcia. No. Czy te hiramy, iluminacje, więc to jest obudowane, wybraństwa, podziały społeczne, skłócania, ogłupiania, mity, demonologie, prawda? I to jest w żywe oczy, bo to jest nonsens. Więc czy te niby zasługi rodów królewskich, że tam nawet w historycznie czy coś takiego, no nikt by w to nie uwierzył, bo to by wiedział, że to jest bajka, no tak samo jak tego świętego Mikołaja się opowiada, tam w wieku 7-8 lat się z tego wychodził, się w to nie wierzy. No a tu się wierzy, w te rzeczy się wierzy dalej. I to jest łatwe bardzo do obalenia, bo to tylko kłamstwa prowadzi do zbrodni i w obłudny sposób jest podawane. Bo proszę Państwa, naprawdę, znaczy nieprawda, że wojna rozwija. Chińczycy pokazali swoim handlem, że niekoniecznie to musi być za pomocą wojny. Ekspansja, jakaś rozwój gospodarczy kraju, prowadzący do wynalazków. Bo mają nawet tam, wiemy, również linie pociągów magnetycznych, czyli najbardziej w tej chwili rozwinięta technologia. Nieprawda, że przez wojnę jest postęp i przez kapitalizm, bo Chiny, co by nie mówić, no to jest niestety totalitaryzm, jakiś komunistyczny, może jakiś tam liberalny, ale nie kapitalizm. Dlatego, że tam ludzie pracują nie dla zysku w wielu przypadkach. Nieprawda, że jedna forma własności jest lepsza od innych, czyli ta własność prywatna. To jest też kwestia ofiarności i tak dalej. I to, że to właśnie zysk, sukces i zbytni pędo sukcesu i to jest zbytni indywidualizm, tak zwana wyższość własności prywatnej, właśnie to jest to ogłupienie, którego człowiek nie umie kontrolować. Właśnie na tym polega to niebezpieczeństwo. Nawet, że to jest może nie tyle niebezpieczne, co że my nie potrafimy tego kontrolować. I nie jest odpowiedzialny tak zwany człowiek współczesny. Jest nieodpowiedzialny społecznie i jakby przyszłościowo, historycznie. Nieprawda, że kler jest ci potrzebny do jakichkolwiek obrzędów i kontaktów z siłami nadprzyrodzonymi. To są takie nieprawdy, które my uważamy, że to są świętości, proszę Państwa. A tylko działania wspólnotowe, grupowe dają ci siłę, wiedzę i nadprzyrodzoność. Właśnie, bo i zobacz, kto tu łączy, a kto dzieli. W tej chwili dosłownie wszystkie rządy światowe prawie, a Japonię załatwił sam ich system, bo myśmy tych Japończyków bardzo cenili za ich pracowitość, za ich jakby system organizacyjny społecznie, a przecież to cesarz ich najbardziej upokorzył. Ta boska rola cesarza, tak jak u nas Watykan, czyli według Słowackiego Polaku, twa zguba w Rzymie. Tak, w chrześcijaństwie, w katolicyzmie jest nasza zguba, w Biblii. Dlatego trzymajmy się razem. Wyjdziesz na prostą, oni są bezradni. I z Polakami tylko dlatego oni to osiągnęli ten sukces, bo taki bystry naród jednak skłóca się i najeżdża na siebie, bo jest nieprawdopodobnie ufny na tą żydowską, bezwartościową plotkę. I pędzi gdzieś tam, zamiast wierzyć siebie w konsekwencje, w własną wartość i mieć aspirację, dumę oraz odpowiedzialność. A on jest tylko dany, tylko jako niewolnik. I to jest przykre. Nie jest jakby rozwinięty genetycznie czy społecznie. Więc niektórzy jakby brzydzą się narodu polskiego. I nawet pan Budniak, którego cenię, źle o nim mówi, ale ja to wytłumaczę. No. Wytłumaczę również pana Budniaka, że trzeba to właściwie rozumieć. No i właśnie w takich sytuacjach dramatycznych to możemy sobie wszyscy skoczyć do oczu, bo następuje, każdemu się robi źle i każdy posądza, że to ten drugi winien i tych właśnie ściemniaczy jest coraz więcej. No ale co robisz w sytuacjach dramatycznych takich? No przede wszystkim to tak, no najpierw się obmacujesz, no czy masz członki, czy jesteś cały, później pieniądze, klucze, dokumenty, no takie sprawdzenie podstawowe, gdzie jestem, prawda? Pomogłem nam, czy na krze, czy mam zapałki, prawda, czy jest jedzenie i co dalej. Kto mówi prawdę, czy się spalił dom, może wyszedłem z wraku samochodu, na co mnie stać, jakie wnioski z historii. Ja mam po prostu sam to,
analizować, bo może być źle. Z tamtej strony ta informacja, która do mnie, może być złudna. Kto mnie kłamie? Co tu się powtarza? Jakie wnioski wyciągać? Czy ten stan zastały mogę zmienić? Czy nie jestem zbytnio ufny wobec jakiegoś fałszu, który do mnie dociera? Gdzie się udać? Z kim się konfrontować? No proszę sobie tutaj wyobraź, bo mogą mnie zdradzić i oszukać. Więc jak mam strzelić tą strzałką w oko, żeby dotarło to moje lekarstwo prawdy do waszych mózgów? Żebyście się stali właśnie Spartakusami zwycięskimi. Dlaczego? Bo Spartakus też działał ostrożnie i był nieprawdopodobny, bo on przeszedł raz imperium, doszedł prawie do Alp, ale niepotrzebnie posłuchał tych właśnie. Już miał tą furtkę wyjścia z imperium, bo tymi, którymi dowodził, których chciał ocalić, właśnie niepotrzebnie posłuchał, przeszedł jeszcze raz, no i wtedy zdradzili go inni, co prawda, no i niepotrzebne było to przemarsz powtórny przez imperium, bo wszyscy zginęli. Więc jak się w tym nie zgubić właśnie, bo możemy być w podobnej sytuacji. I mamy być Spartakusami zwycięskimi tutaj, proszę Państwa. No w PRL mówiło się, że jest mnóstwo rzeczy niepotrzebnych, no ja to tak sięgnąłem, no i no chociażby te trochę tych różnych legitymacji z tamtego okresu, to jest zresztą nie wszystko, jak się człowiek angażował, ale to były właśnie rzeczy, które służyły jednak mimo wszystko dobru, bo czy te uprawnienia, one są teraz w większości niepotrzebne, te cechy, te izby, to wszystko, że niby to są darmowe pieniądze, i że wystarczą kwalifikacje gdzieś tam zdobyte na miejscu i sprawdzenie, co człowiek umie. I tu bym nawet może poparł Tuska z tym likwidacją tych korporacji wszystkich i ale to jest, proszę Państwa, PiS, bo gdyby to było prawdą, że faktycznie się sprawdza fachowość, ale dalej będą niekompetentni decydować i niszczyć, no jak ten Nowak, czy tam inni ludzie od transportu, czy od innych rzeczy, no. Mówię, z jakimś cynizmem oni po prostu zabili tych ludzi tam pod Szczekocinami. Więc ten system będzie zwalczał nas do końca, proszę Państwa, więc nie wierzmy nikomu. I tu nie możemy się kompromitować już kompletnie tym zniewoleniem, tą spowiedzią uczną w Kościele, proszę Państwa, bo to powinno być naprawdę, te wszystkie krzyżyki i te kościoły, to powinno być obrócone w perzynę razem z tym klerem, no, bo to jest największy krzywdziciel polskiej racji stanu. Więc dlatego Ci mówię, zidentyfikuj się. Bądź mądry, bądź czujny, bądź godny, bądź dzielny. Bądź uważny. Więc ja to się nawet nie dziwię, że zarówno niegdyś Nietzsche, jak teraz pan Budniak, to po prostu wyrzekli się nawet polskości człowieczeństwa. Ale ja to rozumiem w jakim tym, że nie mogą patrzeć na to, że się ten naród tak upadla. Bo z końca z drugiej strony Nietzsche powiedział, że chciałby być Polakiem, więc nie można nie uznawać jak gdyby narodowości polskiej, bo jeżeli Budniak jest wyznawcą niczego, to nie może się tego wyrzekać też. No ale to ja rozumiem, że on ma dość po prostu, dość tej tempoty pod wpływem Watykanu, pod wpływem żydostwa, w jaki się znalazł po prostu naród polski. I to jest wręcz krzyk. Więc ja mówię, on krzyczy na swój sposób, a ja mówię, że rzucam w was tą strzałką, w wasze oko, żeby dotarło do mózgu i to nie żarty, co się dzieje, żebyście widzieli, to nieprawdopodobne. Oni się nie zatrzymają, będą niszczyć każdego dnia coraz bardziej i coraz bardziej. Dlatego to nie żarty, że Stasio pisze, że to jest haracz, jest zniewolenie i to jest... Ale to jest w imię właśnie człowieczeństwa jego krzyka, nie w imię przeczeniu człowieczeństwu, i że człowieczeństwo jest pomyłką, jakby, no ja nie wiem, tą rozwojową w świecie, czy we wszechświecie. Ale jeżeli odwrócimy, to wtedy zobaczymy tę prawdziwą wartość i walkę o tą godność. I tego się nie możesz pozbyć, no. Niech się ta strzałka tej godności trafi gdzieś tam w tym mózgu, inna niż ta, prawda, strzałka tego tamtego zabójcy.
a jutro to będę chodził po mieście i będę sprawdzał. Bo kto wchodzi w okularach, to znaczy, że jego co? Ta trucizna prawdy, czyli to, co go powinno uzdrowić, jemu szkodzi. I to będą ci, co będą wchodzili jutro w ciemnych okularach. Będę to sprawdzał.